czy moda jest sztuką? Poszedłem na niezwykły event. Ewentualnie przygotowany w Domu Kultury. Natomiast były same sławy z polskiej mody. Może nie z tej najnowszej polskiej mody, ale z tej tradycyjnej, prawdziwej polskiej mody, która od lat dba o ubiór społeczeństwa. I pod wpływem dyskusji, która nie zdążyła się rozwinąć w pełni, dowiedziałem się, że moda zawsze była sztuką. Natomiast uważam, że jeszcze większą sztuką od samej mody jest stworzyć coś, co będzie rzeczywiście ładne, co będzie pasowało i podkreślało charakter człowieka, tego, który to nosi. Gdyż jak na razie to, co zauważyłem, to kobiety starają się ukryć to, co mają pięknego, natomiast wyeksponować to, co inni uważają za piękne. Jak na razie zauważyłem, to to, co kiedyś było naturalne, że moja babcia, jak gotowała rosół, to dodawała do rosołu nie tylko, że świeżą kurkę, świeże marchewki i pietruszki, ale również świeżą natkę. Ten rosół był wycyzelowany, był zrobiony tak, jakby to miał być popisowy rosół. Natomiast współcześnie rosół jest z torebki, instant. I podobnie się stało ze wszystkim. Podobnie stało się z modą. Te rzeczy, które można zakupić, są uszyte, ale nie są obszyte, nie są wykończone. One z wierzchu całkiem fajnie wyglądają, ale już podszewka niekoniecznie, ale już w środku nie ma kieszeń, ale już... Dobrze, nie będę kontynuował. To jest to, że jak coś ustalimy, że jest badziewiaste, to na pewno nie pasuje. I dowiedziałem się między innymi na tym spotkaniu, że oznakiem prostactwa jest noszenie okularów we włosach.